Dzień dobry Państwu. Nazywam się Wojciech Bonowicz i zapraszam Państwa do wysłuchania krótkiej rozmowy, którą poprowadzę z księdzem Michałem Hellerem. Witam Cię, Michale. Witam Ciebie, witam Państwa. A pretekstem do tej rozmowy jest to, że Michał Heller kilka dni temu odebrał nagrodę Divinis et Humanis. Nagrodę, która jest przyznawana przez kapitułę, powołaną przez Fundację Akademii Jana Lubrańskiego. Po raz pierwszy tę nagrodę przyznano wspólnie z Michałem Hellerem. Tę nagrodę otrzymał również znakomity architekt Sławomir Rosolski. W takim opisie tej nagrody pojawia się między innymi sformułowanie człowiek renesansu, no, nawiązujące trochę do patrona nagrody. Ale chciałbym Cię zapytać, co to dzisiaj znaczy właściwie być człowiekiem renesansu, no, w świecie, w którym jednak każda dziedzina tak się rozrosła, że trudno zajmować się kilkoma dziedzinami naraz. Może, żeby dostarczyć podbudowy pod odpowiedź na to pytanie, zacznę od człowieka renesansu, jakim był biskup lubrański. No, żył w renesansie, więc był człowiekiem renesansu, niezależnie od tego, co robił. Ale robił właśnie rzeczy, które dziś nazywamy renesansowymi, czyli był człowiekiem wszechstronnym, jak na owe czasy, chyba i na dzisiejsze też, bo taką cechą charakterystyczną człowieka renesansu, tak jak my dzisiaj to rozumiemy, to jest właśnie wszechstronność. Wszechstronność z nachyleniem jednak do świata kultury. Człowiek renesansu jest oczytany, oświecony, bierze udział w życiu kulturalnym najchętniej i czynnie, i biernie, ale przynajmniej biernie, bo przecież ludzi renesansu mamy nie tylko wśród twórców, ale wśród szerokich rzesz. Biskup lubrański był też człowiekiem kościoła. Tak to wyglądało wtedy. A dzisiaj, gdy mówimy o kimś człowiek renesansu, to już nie mamy na myśli tego, że żyje w czasach renesansu, bo my już jesteśmy kilkaset lat potem, ale renesans, czyli odrodzenie, to jest słowo aktualne w każdej epoce. Ale w naszym rozumieniu dzisiejszym tego pojęcia człowiek renesansu, to jest właśnie taki człowiek łączący, wszechstronny, kulturalny, nie zawężony tylko do jednej dyscypliny, ale to człowiek dialogu, bym powiedział. O dialogu jeszcze, mam nadzieję, powiemy trochę więcej, ale w nazwie tej nagrody pojawia się to sformułowanie Divinis et Humanis. To, co boskie i to, co ludzkie, łączyć stara się ta nagroda i kapituła też przyznaje ją jakby za połączenie różnych takich elementów. Oczywiście, że to połączenie inaczej odczuwano w czasach arcybiskupa lubrańskiego. Dzisiaj odczuwamy je inaczej. Nie wiem, jak pada akcent w tej parze, na co jest dzisiaj dla kultury ważniejsze, a co może jest kłopotem. Jak ty na to patrzysz? Samo wyrażenie Divinis et Humanis jest wyryte na sarkofagu biskupa Jana Lubrańskiego i fundacja jego imienia przejęła ten napis jako swoje hasło. Widocznie już wtedy, po śmierci biskupa lubrańskiego, ludzie tak odbierali go, że to był człowiek i humanis, i divinis. Humanis i divinis to jest temu, co dosłownie temu, co boskie i temu, co ludzkie. W tamtych czasach, gdy przypuszczam, murowano ten sarkofag, czy sporządzano go, to rozumiano to bardziej dosłownie, że biskup Jan Lubrański, no przede wszystkim jako biskup, troszczył się o rzeczy boskie, budował kościoły, budował gmachy, które były przeznaczone dla edukacji
kleru, ale też interesował się humanizm, to znaczy po prostu budował wodociągi, mosty i rzeczy pożytecznego użytku. No dzisiaj my to rozumiemy zdecydowanie inaczej, że bardziej duchowo. Fundacja, która przyjęła to sformułowanie jako hasło, chce służyć sprawom boskim i sprawom ludzkim. Samo sformułowanie jest ciekawe, na pierwszym miejscu stawia divinis, et humanis, no bo rzeczywiście sprawy Boże są ważniejsze, jakby tu nie inaczej. Wtedy w ogóle nie, ten porządek był czymś jakby naturalnym, tak. Że ale z jedno czasem, poprzedza drugie. Z czasem rozwój myśli, także chrześcijańskiej, zwłaszcza w czasach już nam bliższych, to chyba by odwrócił ten porządek, że humanis et divinis, że najpierw trzeba budować człowieka, a dopiero na tym, co ludzkie, trzeba wznosić gmach dla Pana Boga. A ja bym powiedział, że w moim rozumieniu te granice w ogóle trzeba zacierać. Że to, co ludzkie, jest już przesiągnięte boskim. Człowiek jest dziełem Pana Boga i wszystko, co ludzkie, jest boskie. I odwrotnie, człowiek jest nakierowany na cel ostateczny i wszystko, co człowiek czyni, powinno być też i boskie. W ogóle my dzisiaj nie lubimy dualizmów. Raczej wolimy, żeby wszystko było jednością. I to, byśmy powiedzieli, bosko-ludzkie może. Z tego by wynikało, że w tej nazwie nagrody może najważniejszy jest ten spójnik et. Prawda? To znaczy, że to nie jest przeciwstawienie, tylko to jest. No i to jest właśnie renesansowe, bo et to łączy. Koniunkcja po łacinie, czy nawet w logice się używa spójnik i nazywa się koniunkcją, a koniungere to znaczy łączyć, więc to jest to, co łączy dwie części zdań, dwa zdania podrzędne w jedno zdanie główne, w jedno zdanie, a przenośnie to jest to, ta koniunkcja łączy wszystko. Ale współczesność, zwłaszcza no nasza część świata, czy nasza cywilizacja zachodnia, odczuwa to jednak trochę, ja powiedziałbym, te dwa pojęcia budują pewne napięcie. No, to nie jest już coś oczywistego, łączenie jednego z drugim. Mówiłeś o tym wczoraj, odbierając tę nagrodę, że samo chrześcijaństwo jest takim terenem, przez które przebiegają rozmaite napięcia, rozmaite procesy. Może byś parę słów o tym powiedział, bo to było bardzo ciekawe i wzbudziło pewne poruszenie wśród słuchających. Tak, humanis et divinis, masz rację, że też w dzisiejszym odczytaniu tego hasła, w dzisiejszym kontekście, że ono rzeczywiście buduje pewne napięcie. No to niewątpliwie wynika z pewnego kryzysu chrześcijaństwa, czy konkretnie kryzysu Kościoła katolickiego. Ten kryzys wyraża się według mnie w dwóch procesach. Pewnie w większej ilości procesów, ale na dwa szczególnie zwróciłbym uwagę. Ja to nazwałem procesem kurczenia i procesem rozwarstwienia. Kurczenie, no to co przedstawiają liczby. Kurczy się liczba wiernych, zmniejsza się oddziaływanie Kościoła na inne sfery życia. Mniej kandydatów. Mniej kandydatów, tak. I tak dalej. Tak, no, to tego nie chcą przyjąć do wiadomości ci, którzy po prostu nie chcą tego przyjąć do wiadomości, bo wymowa liczb jest całkowita i bezdyskusyjna. Drugi proces to jest proces rozwarstwienia. On oczywiście istniał zawsze i prawdę powiedziawszy w każdym społeczeństwie istnieje, nie tylko wśród ludzi wierzących,
Ale dzisiaj w kościele chrześcijańskim ten proces rozwarstwienia szczególnie widać. Ostro się rysuje. Co przez to rozumiem? Pierwsza warstwa, na którą zwracam uwagę, to jest warstwa ludzi świadomych swojego chrześcijaństwa. Ludzi otwartych na współczesność, a co za tym idzie, też ludzi może bardziej krytycznych. Takich ludzi, którzy w swoim duchowym profilu bardzo uwzględniają sprawy racjonalności, dialogu z nauką i tak dalej. Intelektualnej podbudowy. Tak. A druga warstwa to jest no właśnie taka warstwa, którą często łączymy z religijnością folklorystyczną. Obyczajową, kwestia opartą pewnych przyzwyczajeń bardziej na tradycji niż na przemyśleniach. Te dwie warstwy bardzo się silnie zaznaczają. One zawsze, jak mówię, istniały, ale dzisiaj nie tylko, że istnieją, ale troszkę jak gdyby nastawiają się wrogo w stosunku do siebie, agresywnie. No oczywiście jest cała ogromna reszta, których nie obchodzi ani ta religia ujęta w ten sposób czy w inny, tylko są na zewnątrz, są obojętni, są często po prostu ignorują te problemy. I myślę, że jednym z bardzo ważnych czynników, który wspiera tę ostatnią grupę, to jest właśnie utożsamienie religii w ogóle z tą warstwą drugą, ludową, folklorystyczną i odrzucanie jej jako zbioru mitów. No i właśnie, jeśli byśmy chcieli to divinis et humanis rozumieć we współczesnym duchu, to nasuwają się wnioski wynikające z tej pobieżnej analizy, którą żeśmy przed chwilą przeprowadzili, że trzeba podjąć wielki wysiłek intelektualny, żeby wesprzeć tę warstwę pierwszą. Wysiłek ten powinien być dokonany przez między innymi teologów, ażeby tak przemyśleć szeroko rozumianą doktrynę chrześcijańską, żeby ona stała się nie tylko strawną dla współczesnego człowieka, ale również atrakcyjną, żeby miała mu ważne rzeczy do ofiarowania, tak jak w założeniu ma te rzeczy. No a w stosunku do tej drugiej warstwy naszym obowiązkiem by było edukacja. Edukacja religijna, ale i edukacja też ogólna. Nie tylko religijna, dlatego nie że... Nie przeciwstawione sobie, tylko przeciwnie. Tak, bo naturalnym środowiskiem edukacji religijnej jest edukacja ogólna. Z chwilą, gdy nie ma tam współgrania, nie ma tego tej koniunkcji, no to rodzą się wypaczenia, rodzi się fanatyzm. Moim zdaniem nie ma wiele rzeczy bardziej niebezpiecznych niż to, gdy prymitywnie rozumiana religia zastępuje naukę i racjonalne myślenie. To wtedy się zaczyna fanatyzm i jest groźna. Ostatnia rzecz, o którą chciałbym cię zapytać. Jesteś od wielu lat kimś w rodzaju takiego tłumacza, który trochę mediuje, pośredniczy pomiędzy rozmaitymi dziedzinami, no głównie między naukami ścisłymi a filozofią, naukami ścisłymi a teologią. Chociaż interesujesz się wieloma rzeczami, także literaturą i sztuką na przykład. Powiedz mi, jakie tutaj widzisz wyzwania i na jakie przeszkody natrafia ktoś taki jak ty? Bo na pewno, nie wiem, stykałeś się w życiu, ja się sam też stykałem z takim pytaniem, no jak taki wykształcony człowiek może być ciągle wierzący, prawda, może być ciągle religijny, nie? Jak ksiądz godzi bycie księdzem z zajmowaniem się kosmologią i angażowaniem się w problemy, które nie są ściśle z religią związane?
Jakie widzisz tu problemy, jak sobie z nimi radzisz? Podjąłbym tę twoją metaforę tłumacza. Dzisiaj tłumacze mają zadanie znacznie ułatwione, bo są tłumacze w Google i są inne jakieś programy tłumaczące. Robią to prawie doskonale. Niewiele trzeba potem poprawić. Można z dowolnego języka, ze Swahili na polski można tłumaczyć. Swahili nie znam, ale na przykład z angielskiego na polski czy odwrotnie, to jak się weźmie ten tekst tłumaczony dobrym, współczesnym translatorem, to niewiele jest rzeczy do poprawienia. Otóż czegoś takiego w dialogu pomiędzy kulturami, pomiędzy religią i nauką nie ma niestety. Nikt nie wymyślił mechanicznego tłumacza. To jest chyba największa trudność, że trzeba jedną nogą tkwić w jednej dziedzinie, którą się chce tłumaczyć, a drugą nogą w drugiej dziedzinie, na którą się chce tłumaczyć. I ten rozkrok nie może być za szeroki, dlatego że wtedy to nie wyjdzie. I to jest rzeczywiście trudne. Na takie trudności i na ich przezwyciężenia chyba recepty dobrej nie ma, tylko metodą prób i błędów. Ale myślisz, że da się mimo wszystko być tym tłumaczem, to znaczy jakoś znaleźć takie płaszczyzny czy takie obszary, że to spotkanie będzie możliwe? Czy też raczej jesteś pesymistą, że rozkrok się będzie powiększał, aż w końcu będzie trzeba cofnąć nogę z któregoś obszaru? Nie, myślę, że to jest możliwe. Nie jest łatwe, ale jest możliwe. Ja już od dawna twierdziłem, że bardzo metaforycznie mówiąc, bo jak się za dosłownie zrozumie to, co za chwilę powiem, to się krzywdę obydwu stronom zrobi. Ale jeżeli się spotka średniowieczna religijność z XIX-wieczną nauką, to jest konflikt murowany. Ale jeżeli się spotka religijność otwarta, właśnie taka świadoma, krytyczna, z nauką naprawdę wielką, to wtedy nie trzeba tłumaczyć wiele. Dlatego zastrzegłem się, że mógłbym zrobić krzywdę, dlatego że ta średniowieczna religijność to tak w naszym odczuciu jest prymitywna, a ona borykała się z podobnymi problemami jak dziś. Była rozdyskutowana, Tak. I bardzo też rozwarstwiona. Może jeszcze bardziej, bo ta warstwa folklorystyczna w ogóle po prostu była analfabetyczna i religię bardzo, bardzo prymitywnie na ogół, bo zdarzały się wielkie wyjątki. Słuchaj, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Zachęcam, żeby sięgnąć po książki księdza Michała Hellera, zarówno te takie ściśle naukowe, jak i sporo książek poświęcone jest problematyce religijnej, czy właśnie pograniczu teologii i nauk ścisłych. Może ktoś z państwa zarazi się tą pasją, żeby być takim tłumaczem, czy tłumaczką między rozmaitymi dziedzinami. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.